W Warszawie odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu 1920 Bitwa Warszawska 3D, a w nim m.in. imponująca, ale nieco chaotyczna batalistyka, ciekawie pokazana ówczesna polityka, a także znakomici Borys Szyc, Daniel Obryski i Bogusław Linda oraz nieco dyskusyjna Natasza Urbańska. Oto co o filmie myślą jego twórcy. Jestem wzruszony. To wielka przygoda, której nigdy nie zapomnę. Aktorzy wiedzieli, że idziemy do zwycięstwa. Jak oceniasz efekt 3D? Efekt 3D jest niesamowity, bo ja naprawdę oglądam filmy w 3D w dosyć dużej ilości i tutaj myślę, że te zdjęcia, no to już będzie jakiś kanon i każdy będzie do tego dążyć. To, co wydaje mi się najbardziej nam się udało w tym filmie, że ten film nie odstaje w sensie production value, pieniędzy widocznych na ekranie od tego samego typu filmów robionych za dużo, krótko mówiąc, 10-krotnie, 15-krotnie większe pieniądze i to z tego jestem dumny, zadowolony. Ja się poryczałem dwa razy, no nie wiem, jakoś tak mam, wiesz, jak widzę żołnierzy, którzy ruszają na front i później giną za nasz kraj, no taki typowy, wiesz, Polak, że też bym na te barykady ruszył. Sam pomysł i wielki romantyzm, który wprowadził pan Jerzy i piękne zdjęcia. A który z tych elementów bardziej wolisz, tą część romantyczną czy tą część polityczno-historyczną? Nie mogę powiedzieć, której wolę. Jako chłopiec no to uwielbiam bitwy, prawda? Zobaczycie, co się dzieje w czasie bitwy w tych okopach. I wy jesteście w środku, w tej bitwie. Wszystkie momenty, wiesz, szarże końskie, wszystkie wybuchy i tak dalej. Plus rzeczywiście chłopaki dodali do tego takie efekty, że to wygląda, no chyba, że się mylę, światowo. Ja mogę powiedzieć, że wtedy jak ten trailer był pokazywany, sprawiałeś wrażenie osoby troszkę stremowanej. Teraz w ogóle. W ogóle nie jestem stremowana? Wiesz, jak mi serce bije jak szalone? Ale nauczyłam się nie pokazywać tego. Znaczy uczę się. I kiedy dostawaliśmy złotą kaczkę, on entą, czyli jakąś platynową. A ja sobie stałem z taką swoją pierwszą i tak stanąłem obok skromnie i zapytałem pani Jerzy, może kiedyś my coś... A ty się, Braszku, jeszcze zdziwi. No i rzeczywiście się zdziwiłem, bo po dwóch tygodniach był telefon z propozycją zagrania tego filmu. Nie dowierzałam, że cokolwiek może wyjść z tego castingu. I w trakcie, jak już pan Jerzy patrzył na mnie i mówi, ale trzeba będzie ci rozjaśnić włosy, wiesz, a tutaj trzeba będzie może troszeczkę ten makijaż jednak zmienić. Ja nie wierzyłam w to, co on do mnie mówi. Czy to znaczy, że już ta decyzja padła, że ja zagram? Było nam naprawdę łatwo, no nie ukrywam, że przyjemnie, przepraszam Janusz. Natomiast no... God damn it! To spokojnie, panowie, dobrze, tak? Wyglądamy po prostu na plakacie, tak mi się wydaje. Wrócisz. Przysięgnij mi, że wrócisz. Przysięgam.